Hej kochani, tutaj jest nas Gita Goart i jej czarny kot czarownicy, który akurat chwilowo przechodzi, ale zaraz sobie pójdzie. Przychodzę dzisiaj do Was z tutorialem na bardzo łatwe, ale jednocześnie efektowne, a do tego robione techniką makramy, wianki świąteczne, ponieważ święta się zbliżają. Ja już trochę powolutku czuję ten świąteczny klimat, bo jest mi zimno, więc czuję się prawie tak, jakby była zima. I stwierdziłam, że to jest idealny czas na to, żeby pokazać Wam, jak takie wianki zrobić. Tutaj możecie zobaczyć w zbliżeniu, jak to wygląda. Ja sobie akurat tutaj użyłam naturalnych... To jest chyba ostrokrzew? Tak, to jest chyba ostrokrzew. Naturalnego ostrokrzewu i pomponika. Natomiast Wy do ozdoby możecie użyć czegokolwiek chcecie, nawet oprzyć trochę koralikami i będzie wyglądało przepięknie. Natomiast powiem Wam, co zrobić, żeby wykonać i w jaki sposób i co trzeba mieć, żeby wykonać między innymi taką właśnie obręcz w technice, tak jak mówiłam, makramy. Przede wszystkim potrzebujemy oczywiście włóczkę. Tutaj to zielone, które Wam pokazywałam, to była makram cotton, ale dzisiaj sobie użyję czerwonej twisted makram, żeby zobaczyć, jak ona wygląda porównawczo i czy będzie dużo większe wtedy to okrążenie, czy wręcz mniejsze. Zobaczymy. Potrzebujemy obręcz. To jest taka obręcz jak do łapaczy snów. One są w różnych rozmiarach, jaką sobie wybierzecie, to zależy od tego, jakiej wielkości chcecie mieć Wasz wianek, nie łapacz, cały czas chcę mówić, że łapacz. Do tego potrzebujecie cieniutki drucik. Ten cieniutki drucik będzie Wam potrzebny do zamontowania tych wszystkich ozdób, które tutaj macie. Jeżeli macie pistolet z klejem na gorąco, to też jak najbardziej może być. Natomiast drucik jest jak najbardziej wystarczający również. Przygotowałam sobie już pomponik. Jeżeli nie wiecie, jak robić pomponiki, to znajdziecie taki tutorial u nas na kanale. Ja go tutaj podlinkuję w kartach, więc możecie sobie tam wrócić. Nie będę Wam tego pokazywać. Ja mam już przygotowany. I mam tutaj jeszcze takie gałązeczki, które jakby to powiedzieć, wypożyczyłam dzisiaj z pracy, ale obiecałam, że przyniosę taki wianek do pracy, także mam też te gałązeczki takie właśnie świeże, śliczne i zielone. Okej. Co robimy? Przede wszystkim musimy sobie przygotować sznurek i to jest, powiem Wam szczerze, najbardziej skomplikowana operacja z całości, ponieważ ciężko jest wymierzyć odpowiednią długość. Ja sobie robię, bo cały szkopuł jest taki, że musicie włóczkę podzielić na dwa, ale w jednym kawałku, więc ja sobie na początek zawijam. Ja sobie tu zamieniałam 60 takich okrążeń, liczyłam, więc mogłam mieć trochę nieprzytomną minę. Odcinam i teraz z tego końca odliczam sobie połowę, czyli 30. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że tyle mi wystarczy. Nie powiem Wam, ile to jest na metry, ponieważ do każdej obręczy potrzebna jest inna długość, więc musicie to robić na początku trochę na czuja, ale myślę, że da się to bez problemu zrobić i że każdy sobie da z tym radę. I teraz słuchajcie, już jest naprawdę bardzo łatwo, ponieważ bierzemy naszą obręcz, te dwa kawałki porówno i najpierw zawiązujemy supełek. Ja Wam tu będę tym dzwonić, coś czuję, no ale trudno. I teraz zaczynamy splot makramowy. Najpierw przekładam się nad obręczą, teraz drugą stroną. Przekładam pod obręczą i wrzucam w pętelkę. I mam pierwszy supełek makramowy. I teraz, co najważniejsze, nie zmieniając strony, robię dokładnie to samo. Czyli przekładam się nad obręczą, biorę drugi kawałek, nad tym kawałkiem przekładam się pod obręczą,
Jest tak. I teraz w pętelkę. I równiutko, ładnie zaciskam. I teraz, tak jak mówię, bardzo ważne jest to, żebyście nie pomylili stron, czyli zaczynamy od lewej strony, no chyba, że chcecie zacząć od prawej. Ja zaczynam od lewej. I cały czas kontynuujemy tą lewą stronę i dzięki temu nam się ten nasz wzór zacznie skręcać. Zaraz to zobaczycie, ale pokażę Wam jeszcze raz powolutku. Tak. Pod. I pod. I zaciskamy. I już mi się powoli robi tutaj taka spiralka. I słuchajcie, no i to jest właśnie najbardziej skomplikowane w tym, że musicie pamiętać o tym, którą stronę, z której strony zaczynacie i kontynuować. Kiedy Wam się to zacznie zawijać, to może być trochę irytująco, bo będzie się wijało pod obręcz, ale myślę, że spokojnie dacie sobie z tym radę. Ja staram się nią tak nie dzwonić, żeby Was nie denerwować tym, bo mnie to strasznie wkurza, a jak będzie mikrofon, to będzie to słychać jeszcze mocniej. Także ten, ale jak będziecie, nie będzie Wam zależało, żeby nie wydawało dźwięków, to będzie spoko, tak sądzę. No dobra. I słuchajcie, ja sobie teraz dokończę tutaj cały mój splot i pokażę Wam, jak przytwierdzić nasze naturalne roślinki. Naturalne roślinki, roślinki zawsze są naturalne, słuchajcie, sorry. Nasze roślinki i nasz pomponik. Zaraz wracam. No i u mnie to już wygląda tak. Jak widzicie, cały wianuszek jest już zrobiony, cały wieniec, wianuszek. Taki dosyć mały, więc wianuszek. I teraz, jak już tutaj skończyliście, to na sam koniec zabezpieczamy sobie jeszcze wszystko supełkiem. A najlepiej dwoma supełkami. Jak widzicie, troszkę tego materiału mi zostało. No, ale to ja sobie go wykorzystam do czegoś innego. Ok. Mamy to. Tu jak widzicie, możecie sobie to tak bardziej zawijać albo mniej, w zależności od tego, jak Wam się bardziej podoba. Ja lubię taki mocno skręcany. No różnica jest taka, faktycznie jest grubszy, ale jeden i drugi jest fajny. Tą zieloną z makram cotton chyba trochę łatwiej mi się robiło, bo ona jest taka bardziej zbita. Ale ta ma też bardzo fajne wykończenie, takie bardziej matowe i jest taka trochę jakby sweterkowa, więc też jest w sumie fajna. No, okej. I co teraz? Teraz, moi drodzy, przymierzamy sobie nasze gałązki. Ja tutaj mam ich stanowczo za dużo, więc tej sobie troszeczkę poodłamuję. Powinna mieć do tego specjalne szczypce. Okej, sprawdźmy, czy to nie będzie za duże. Nie, myślę, że będzie super w sam raz. Okej, przykładamy sobie te nasze gałązki. W zależności od tego, ile ich chcemy, no to tyle sobie dajemy. Bierzemy kawałek drucika, takiego cieniutkiego. On ma chyba grubość 0,3, nie, 0,5, to on jest troszkę grubszy. Ale każdy taki cienki drucik będzie tutaj też dobry. I łapiemy tym drucikiem gałązkę. I bardzo mocno kilka razy zawijamy. I dodajemy drugą. I też mocno zawijamy. Już się nam trzyma, ma takie wąsy trochę. I bierzemy pomponik. Zawiązujemy na supełek. I odcinamy nadmiar włóczki. Także jak widzicie, można sobie spokojnie poradzić bez pistoletu z klejem na gorąco. Dzień dobry, kocie w kadrze. No jest mega prosty i teraz, żeby go zawiesić,
Potrzebujecie jeszcze taką pętelkę. Odcinamy kawałek w zależności od tego, jakiej długości chcecie mieć tą waszą zawieszkę. Robimy supełek. I teraz po prostu przekładamy. I oczywiście przełożyłam w złym miejscu, więc tak bardziej o, na środek. No i voilà, jest gotowe. Mówiłam, że jest to naprawdę bardzo proste i robi się taki wianuszek w około godzinę. A jeżeli macie już doświadczenie w wiązaniu supełków, to dużo krócej. Więc polecam. Mam nadzieję, że wykorzystacie ten pomysł na święta. A jeżeli wykorzystacie ten pomysł na święta, to nie zapomnijcie na Instagramie oznaczyć nas hashtagiem kurs Passart. Przy okazji wpadnijcie też na bloga Passartu, ponieważ tam znajdują się także tutoriale zdjęciowe i są naprawdę mega ekstra. Wpadnijcie też do mnie na GitagoArt, będzie mi bardzo miło. I czego Wam jeszcze życzyć? Zbliża się Mikołaj, więc życzę Wam dużo włóczek i dużo koralików pod choinką, to znaczy pod poduszką w sumie. To Mikołaj przychodzi pod poduszkę. Okej, bzdury gadam, więc już skończę. Nie zapomnijcie zasubskrybować, jeżeli nie subskrybujecie. I do zobaczenia w następnym tutorialu, który też, już Wam to zdradzę, będzie świąteczny, więc pojawi się bardzo szybko. Buziaki, do zobaczenia.